Piąta niedziela w okresie wielkanocnym to niedziela, w której z jednej strony nosimy wdzięczność za dar pasterzy. To niedziela, w której kończymy tydzień, powszechny tydzień modlitwy o powołania do służby Bożej w Kościele. W minionym czasie mogliśmy w różny sposób, wsłuchując się w słowo Boże. Przyjmując to słowo, a także przypatrując się temu, co się dzieje we wspólnocie Kościoła, mogliśmy zanosić do Pana nasze prośby i dziękczynienia za tych, którzy wykonują sakrament święceń, tych, którzy pełnią posługę prezbitera, diakona i biskupa we wspólnocie we wspólnocie Kościoła. Kiedy dzisiaj czytamy pierwszy list. Świętego Piotra Apostoła z drugiego rozdziału odkrywamy prawdę o powszechnym kapłaństwie, które istnieje, które tworzy lud Boży. O kapłaństwie, które związane jest, mówimy, z sakramentem chrztu świętego. O tym kapłaństwie, do którego wezwany, powołany jest każdy ochrzczony człowiek. Pozwólcie, że jak zawsze rozpoczniemy naszą medytację, nasze rozważanie o odczytania, od odczytania fragmentu. Piotr pisze. Przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem odrzuconym w prawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również niby żywe duchowe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w piśmie, odkładał na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła, kamieniem obrazy, skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni Słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który Was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Przypomnijmy sobie, że jako pierwsi usłyszeli te słowa ludzie, którzy zostali powołani do wspólnoty kościoła, ludzie, którzy zostali powołani do więzi z Chrystusem, którym Ewangelię głosił apostoł Paweł. Byli więc to naj, najczęściej ci, którzy pochodzili z narodów, ci, którzy mieli swoje korzenie nie w świętej Jerozolimie. Ale ci, którzy mieli swoje korzenie w Grecji, w Rzymie i w innych miejscach, dokąd dotarł apostoł Paweł. I oni właśnie, do nich właśnie pisze list apostoł, apostoł Piotr i przypomina im, najpierw, kto jest fundamentem. Przypomina im najpierw, kto jest kamieniem węgielnym, o którego wszystko musi być oparte. Jezus. Jezus Chrystus, umarły, zmartwychwstały. stały, ten, który siedzi po prawicy, ten, który siedzi po prawicy Ojca. On jest tym, na którym, albo może lepiej, z którym uczniowie Jezusa, jego uczniowie budują wspaniałą świątynię, budują duchowy dom Boży, w którym odbywa się wielka chwała Boża, wielkie uwielbienie Boga, w którym duch święty ożywiając serca wierzących wyśpiewuje nową, wyśpiewuje nową pieśń. I teraz to święte kapłaństwo, powszechne kapłaństwo ludu Bożego, o którym mówi, o którym mówi apostoł, apostoł Piotr. Oto nasze powołanie, oto powołanie braci i sióstr, którzy usłyszeli słowo Boże, odpowiedzieli na nie i zaprosili Jezusa, aby był ich Panem i Zbawicielem. Oto oni wszyscy są zaproszeni, są wezwani do tego, aby całe ich życie stało się duchową ofiarą miłą Bogu. Co to znaczy? Zadajemy sobie proste pytanie, szukamy w Słowie odpowiedzi. To życie codzienne. To życie zaangażowane w przemianę świata, w którym trwamy w zjednoczeniu z Chrystusem, to jest to życie, które przeżywam świadomie jako uczeń Jezusa. Odnoszę swoje czyny, odnoszę swoje słowa, każdą aktywność do tego, że wykonuje ją w jedności z Chrystusem i to nie znaczy że moje codzienne życie zamienia się w jeden wielki pacierz że Moje serce biegnie od, jednego, od jednej modlitwy do drugiej modlitwy, i popędzane jest trzecią modlitwą. To nie znaczy, że zawsze w głowie rozmyślam o Bożych sprawach, o fragmentach Pisma Świętego, o modlitwach. To nie znaczy, że oczy mam ciągle utkwione w ikony bądź obrazy. Nie, nie ten sposób. Tutaj w sercu, w Duchu Świętym. Zaproszony Jezus. Tutaj w sercu Jego natchnienia, Jego słowa żyją, inspirują, zapraszają mocniej, wzywają do tego, aby ten świat przemieniać, aby wykonywać swoją misję przemiany świata, czynienia tego świata bardziej bożym. W zależności od tego, jakie otrzymałem powołanie, w zależności od tego, jakie otrzymałem talenty, jestem zaproszony do tego, żeby w tej nowej rzeczywistości, w której Pan pozwala mi żyć, żeby uobecniać Chrystusa i Jego Słowo. Pięknie zostaje to pokazane dzisiaj w dziejach apostolskich. Kiedy okazuje się, że służba charytatywna, że służba byśmy możemy powiedzieć taką służba wobec ubogich zaczęła przesłaniać apostołom głoszenie słowa Bożego. Otrzymali od Chrystusa misję, mają być świadkami jego męki i zmartwychwstania. A z powodu no, błogosławieństwa Bożego, jakim był rozrost Kościoła, okazało się, że oni osobiście nie mieli ani czasu, ani mocy, żeby usługiwać wszystkim, którzy tej służby potrzebowali. I dlatego zauważcie, że, że zostaje ustanowiona nowa służba w kościele, z z ducha Bożego. Apostołowie wybie i wspólnoty wybierają siedmiu, my ich nazywamy diakonów, i oni pełnią określoną służbę. Oni rozdzielają żywność, aby bracia, siostry nie byli głodni. I to jest ich służba, to jest ich kapłaństwo powszechne, które wykonują. Ale w tym momencie chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej bardzo delikatnej, i nie ukrywam, że lekko kontrowersyjnej sprawie. Mianowicie, uczniowie Jezusa mogą stanąć przed taką pokusą, że swoje kapłaństwo powszechne zamienią na działalność charytatywną, że w swojej aktywności będą wykonywać czyny w miłości bez pamięci o tym, że są zjednoczeni z Jezusem, że będą chcieli być dobrymi ludźmi Którzy karmią ubogich, poją, załatwiają wiele innych spraw. I to jest piękne, ale proszę sióstr i braci, uczniowie Jezusa mają żywą świadomość tego, że człowiek, ma również duszę nieśmiertelną, że w tym powszechnym kapłaństwie musi być miejsce na odniesienie się do Boga. I nie tylko w tym, że moja motywacja jest, że robię coś ze względu na Pana Boga, ze względu na to, co Bóg dla mnie uczynił, ale też ten, któremu usługuje. Ten, w którego życie wkraczam z miłością Chrystusa, musi usłyszeć, że to, co robię, robię z miłości Jezusa. Wybaczcie za to, co powiem, ale uważam, że nie wystarczy świadectwo życia. Uważam, że dzisiaj człowiek potrzebuje świadectwa słowa. Że w tym kapłaństwie powszechnym musi być ten moment, kiedy z ust naszych usłyszy człowiek, któremu służę w miłości, które, dla którego wykonuję moją pracę, że czynię to ze względu na Jezusa. Potrzebny jest głos świadków, bo nasz styl życia, nawet Boży styl życia, może być zrozumiany opacznie. Oni muszą tak robić. A my nie musimy tak robić. My służymy, bo Jezus służył. My służymy, bo Jezus pochylał się nad ubogimi. Jeżeli coś robię, robię ze względu na Jezusa. I to, co jest mega ważne, podstawową potrzebą każdego człowieka jest. Jego osobiste poznanie Jezusa i Bożego planu wobec Jego życia. Chciałbym na zakończenie podzielić się z Wami historią. Chciałbym, żeby to była budująca historia, ale nosi w sobie pewien smutek, by nie powiedzieć, no, jest zaproszeniem. Kilkanaście lat temu. Napotkałem tę historię albo w jakimś czasopiśmie ewangelizacyjnym, albo w którejś z książek wtedy drukowanych, jeszcze na powielaczach. Historia z życia misjonarza. Przez kilkanaście lat angażował się w życie wspólnoty misyjnej. Miał Pewnego lidera, człowieka, który został przez wspólnotę wykształcony, nauczony zawodu, dostawał jedzenie, picie, można powiedzieć, materialne troski, potrzeby zostały zaspokojone. I kiedyś przychodzi, i misjonarz pyta go: Słuchaj, co się z tobą działo? Dawno, śmiś... Dawno Cię tutaj nie widziałem. On mówi, no, usłyszałem głos Boży, narodziłem się na nowo, przyjąłem Chrystusa jako mego Pana i Zbawiciela. I wtedy misjonarz zrozumiał, że dołączył ów chrześcijanin, ów brat, do której ze wspólnot chrześcijan ewangelicznych, którzy w jego rejonie głosili słowo. I z pewnym wyrzutem zadawał mu pytania, mówił, czy nie na, czy nie daliśmy tobie jeść i pić? On mówił, tak, ojcze. Czy nie nauczyliśmy ciebie zawodu? Tak, ojcze. Czy nie daliśmy ci tobie wykształcenia? Skończyłeś nasze szkoły? Tak, ojcze. Więc dlaczego? Dlaczego odszedłeś? Dlaczego poszedłeś do innej wspólnoty? Bo tamci ludzie dali mi poznanie Jezusa, bo tamci ludzie powiedzieli mi, że oprócz ciała mojego jest mój duch, jest moja dusza. Latami rozważam to słowo, co zrobić, żeby była równowaga. Ale dzisiaj wyraźnie. Wyraźnie widzę: Słowo mówi: Ubogich zawsze mieć będziecie, ale ubodzy mają prawo, żeby od nas usłyszeć dobrą nowinę o zbawieniu. Z naszych ust, duchownych i świeckich, na mocy powszechnego kapłaństwa, mają prawo usłyszeć od nas wezwanie i zaproszenie do wiary. Bo co z tego, że zostaną nakarmieni, że ich potrzeby materialne zostaną zaspokojone, a kiedy nie będą znali Chrystusa? A przecież Ewangelia dzisiejsza mówi: jedna jest droga do Ojca. Nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jak mogli uwierzyć? Skoro nikt im nie głosił, zwróćcie uwagę na to, że dwóch spośród siedmiu powołanych do obsługi stołów, dzieje apostolskie mówią, było również ewangelistami, dzieliło się słowem i Szczepan, i Filip. I dlatego w kapłaństwie powszechnym, pięknym powołaniem, Wspaniałym powołaniem jest czynienie świata bardziej Bożym, jest oddawanie Bogu chwały. Ale i w tym powszechnym kapłaństwie istotne, ważne, potrzebne jest też głoszenie, dzielenie się tym, kim jest Jezus Chrystus, wyjaśnianie i tłumaczenie, to co robię, to kim jestem. Robię i jestem dzięki Jezusowi, to przez Jezusa i Jego mocą mogę wypełnić to, do czego Bóg mnie powołuje i mogę zaspokoić potrzeby tych, których Bóg postawi na mojej drodze.